też nie tylko o nich, o wszystkich ludziach, którzy się kiedykolwiek w tej chrystusowej sytuacji znaleźli, tej hilasterionowej. Trzymali szlauchy i butelki. Rechotali. Stał naprzeciwko nim. Milczał. Krwawił. Jak to był drogi. Wezwał od sieci, od wsobnego skurcza, od marzeń o miłości. Gdybym cokolwiek czytał, zdaniem czytelnika, wytrząsł księdza. Nie spod figowca, ani spośród gęstych koron sypu. Pytał,
czy nadal może na nas liczyć. Jakby liczył dni, kiedy ujrzymy go twarzą w twarz, jakim jest. Póki co, po co się jakby uchwali. Bardzo dziękuję. W ostatnich latach pani profesor, słuchałem bardzo uważnie, mówiła chyba o tym, ale tak przez kwiatek. Bardzo mocno biorę się za bary z naszą rzeczywistością. Przeczytam Państwu będzie, że i o Bydgoszcz chodzi. Sądzę, że o Wrocław chodzi tak samo. Miasto Bydgoszcz. Ciemne chmury i wrześniowy wieczór w Bydgoszczy, w północnym mieście w połowie drugiej dekady XXI wieku. Mają tu wszystko. Tramwaje, fontanny, rzekę, kurion z gęsiny, tapiokę, kolendrę i pierożki wonton, primitivo z puli i sałatkę z glonu w łokamę. Rozglądam się i widzę, że naprawdę mają tu wszystko. Że miasto Bydgoszcz nadąża. Dziewczyny mają anoreksję, dzieci ADHD, kamienie błękitną pruską krew. Wasze też, nie? A moi rówieśnicy, żony w wieku moich studentek. Rzeka Brda płynie. Wioślarze w niej wiosłują. Biegacze nad nią biegają. Jedni i drudzy przyklejeni do białych słuchawek i własnego potu. Przeciętna samobójstw nie jest tu zbyt wysoka. Niższa niż w malowniczej Szwajcarii na przykład. Kilkuset bydgoszczan schowało się we wspomnienie świętego ojca Pio w kościele pod wezwaniem świętego ojca Pio. Trwają rekolekcje parafialne. Średniowieczny, nieduży kościół pęka w swoich staroceglanych i krwisto-czerwonych szwach. Z przykościelnych pomieszczeń dobiega monotonne wycie. Pomyślałem, że jest tam rzeźnia, ale to nie bardzo. Idzie jesień nad pięknym miastem Bydgoszcz. Nad jego chorymi kasztanowcami. Jak to było? Pani profesor, jak to było? Innego końca świata nie będzie. Miłosz Prac. Innego końca świata nie będzie. Teraz jakby to samo, ale w nieco liryczniejszej wersji. Przenieście się Państwo wraz ze mną do Washington, stolicy Stanów Zjednoczonych. Wiersz się nazywa Pomarańczowa linia metra w Washington DC w godzinach szczytu. Starsza kobieta trzyma dłoń młodszej w swojej dłoni. Głaszcze nerwowe, szczupłe palce, drgające plecy. Może to matka? Pociesza córkę, która poroniła. Może to powitanie po chwili rozłące. Może sobie wybaczyły i nie mogą przestać
ze szczęścia i bólu. A może nic wielkiego się nie stało i to tylko czułość, młodsza siostra miłości. Chłodzi w tym przegrzanym wagoniku, skupionych na swoim, szybkich, rozpalonych koi. Bo wszyscy tu dotykamy opuszkami palców ekrany tabletów. Mruczymy do słuchawek. Oplatamy twarze siatką kabli. Tylko te dwie rozmawiają ze sobą tak, jak kiedyś rozmawiali ze sobą. Nie mój najlepszy wiersz, ale najbardziej znany. Nazywa się Dziewczynka w żółtych rajstopach w śląskim kościele. Ten śląski kościół to mój rodzinny. To bazylika ze ślicznie uśmiechniętą Madonną. Żeby poczuć bluesa tego wiersza, to musicie Państwo sobie spróbować wyobrazić, jak wygląda świat z tej strony ołtarza. Tego wysiłku musicie dokonać w sobie. Dziewczynka w żółtych rajstopach w śląskim kościele. Nie widziałem jej nigdy wcześniej ani później, tylko wówczas ten jeden, jedyny raz, w sobotę 8 września, między 12 a 13, na mszy w Pszowskiej Bazylice. Siedziała w pierwszej ławce. Chwile szczęścia o świcie w czerwcu w ogrodzie. Pożywałem ciało, piłem krew do ostatniej kropli. Rozumiałem, wierzyłem, że wszystko w niej jest objęte, wybaczone, święte. I olśnienie, kiedy czyściłem kielich, kiedy wertowałem szał. Najpiękniejsze, co mogło się przydarzyć tej ziemi, to chrześcijaństwo.
ważnego o byciu księdzem mi się udało powiedzieć. Nazywa się Coldplay. Słuchając radia w Białymstoku. Mówią, że dzisiaj koncert Coldplay w Warszawie i że będzie to wydarzenie większe niż sierpniowa Madonna. Szepczę do Pana tego popołudnia, słuchając radia w Białymstoku. Mówią teraz, że parodontax skutecznie zapobiegnie krwawieniu moich dziąseł. I śpiewają, że to będzie nasz ostatni taniec, bo życie nie chce dla nas grać. Ale chłopaki z Coldplay zaraz zagrają "A la vida or death on all his friends". Pomiędzy reklamami a pierwszymi akordami neurotycznej gitary Johnny'ego Backlanda. Słyszę Pana, słuchając radio w Białymstoku. Słyszę go wyraźnie, jakbym słyszał Cię. Teraz może jeszcze raz. Wiersz się nazywa "Żona odbiera Tomasa na lotnisku w Düsseldorfie". No bardzo, bardzo medialny. Münster, Bochum czy Wuppertal. Nie pamiętam już dokładnie, co powiedział. Na Wielkanoc byli z synami w górach Harcu. U jego rodziców w podeszłym wieku i po niejednej chorobie. To Tomasz. To się performance nazywa. Na co dzień? Toma...
Kefas mieszka w listach świętego Pawła. I stamtąd widzi, słyszy, myśli, mówi. Ale dzisiaj wieczorem na lotnisku żona odbierze go Grece Koi. Ja nie wiem, co Tomasz czuje, kiedy to mówi. On nie wie. Wypatrują siebie w strefie przylotów, dostrzegają się nawzajem i prawie w tym samym momencie, świadomie, nieświadomie, zmieniają wyrazy twarzy. Przyspieszają kółka bordowej walizki Tomasa, lgną ku sobie oni i 30 lat wspólnego życia, czymkolwiek było. Wszystko jest jego zapach, znajomy kształt, dreszcz. Jakoś tak, choć z cierniami zapewne. Piętra parkingu zjeżdżają w pajęczynę, powiedzmy, niemieckich highway. Tymczasem w Rzymie jest noc. Tomasa nie ma tu od 10 godzin, ale ktoś tu ciągle myśli o tym, że żona odbiera go na lotnisku w Lizbonie. Wiem, co mówię. I wiem, co czuję, kiedy to mówię. Tej samej nocy w Warszawie szykują tu polewa. Jutro z rana na lotnisku w Smoleńsku sam Bóg odbierze 96 moich rodaków. Wiem, co mówię i wiem, co czuję, kiedy to mówię. Okazuje się na sam koniec, że on jednak jest o czymś zupełnie innym. Chwała poezji. Czy jesteście już Państwo syci poezji? Czy osiągnęliśmy apogeum? Chcemy, nie wiem, jeść, pić? Czy jeszcze mam przeczytać? Powiedzcie mi, bo ja... Czy porozmawiam? Przeczytał swój...